Cześć, jestem Łukasz i witam Was na kanale Sama Matma. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat liczb doskonałych. Zapraszam do oglądania. W starożytności największą znaną liczbą doskonałą było 8128. I to ta liczba pozostała największą przez bardzo długi okres czasu. Jednak czym tak naprawdę są liczby doskonałe? Jeśli oglądaliście poprzedni film o liczbach zaprzyjaźnionych, no to... Po prostu liczby doskonałe to są takie liczby, które są zaprzyjaźnione same ze sobą. A jeśli nie oglądaliście poprzedniego filmu, no to po prostu powiem, że liczby doskonałe to są takie liczby, których suma wszystkich dzielników poza nią samą jest równa jej samej. Najmniejszą liczbą doskonałą jest 6. Ponieważ 6 dzieli się przez 1, przez 2, przez 3, no i przez 6, tylko tą 6 pomijamy. Tę 6. I jak wiadomo... 1 plus 2 plus 3, no to jest po prostu 6, tak? Innymi słowy, suma wszystkich dzielników szóstki poza szóstką jest równa 6, dlatego szóstka jest liczbą doskonałą. Ciekawostką jest, że między 0 a 10 jest tylko jedna liczba doskonała, czyli 6. Między 10 a 100 też jest tylko jedna liczba doskonała, czyli 28. Między 100 a 1000 też tylko jedna, czyli 496. No i między 1000 a 10 tysięcy też jest tylko jedna liczba doskonała, czyli 8128, czyli to, o czym mówiliśmy na początku. Kolejną ciekawostką jest to, że nie bez powodu kabaliści utrzymywali, że Bóg stworzył świat w 6 dni, natomiast księżycowi kazał go obiegać w ciągu 28 dni. Kim byli kabaliści? No, nie chcę tutaj tego tłumaczyć, ponieważ to nie jest kanał o religii. No i nie chcę was też wprowadzić w błąd. Wystarczy, że pójdziecie na Wikipedię i tam sobie o tym poczytacie. W starożytności znano tylko 4 liczby doskonałe, te, które wcześniej zostały wymienione. Dzisiaj znamy ich już aż, albo tylko, 49. Z czego ta największa, którą znamy, ma 44,5 miliona cyfr. Czyli no, dosyć sporo. Dodatkowo, nie wiemy, czy jest ich nieskończenie wiele, czy to nie jest tak, że w pewnym momencie one się kończą, ponieważ nie ma na to dowodu, ani nie ma przeciw temu dowodu. Oraz nie znaleziono żadnej takiej liczby, która byłaby doskonała i która byłaby nieparzysta. No i tutaj ponownie nie wiemy, czy istnieje, czy nie istnieje taka liczba. No i to było w sumie na tyle o liczbach doskonałych. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Powiedzcie, co się Wam podoba w moich filmach, co się Wam nie podoba. Może w jakiś sposób tutaj dojdziemy do konsensusu, dojdziemy do czegoś lepszego razem. Subskrybujcie, tak, śledźcie kanał, przeżcie matematykę. Trzymajcie się, cześć. Podczas zbierania materiałów do filmu na temat liczb doskonałych, które właśnie prawdopodobnie obejrzeliście, bo ten filmik się pojawi na końcu, znalazłem taki napis w encyklopedii. Albowiem przepraszamy za niezamieszczenie w pierwszym wydaniu encyklopedii Matematyka nazwiska jednego z autorów, pani Ewy Artymiuk. Informujemy jednocześnie, że pani Ewa Artymiuk jest autorem 300 haseł do encyklopedii. Także pozdrawiamy panią Ewę Artymiuk i cieszymy się, że już ten błąd został naprawiony. I to jest właśnie jedno ze źródeł, z których korzystam. Cześć!